Cześć wszystkim, z tej strony Redox, witam was w kolejnym odcinku z gry Euro Truck Simulator 2. No. Co to na wstępie? No, na wstępie po prostu jedziemy. Rynek przesyłek. A, jeszcze jedno. Wiem, że niektórym się może... Moje filmy się niezbyt komuś widzą, ale nie lubię, jak ktoś pisze komentarze, że mam brać przykład od innych youtuberów. Każdy ma swój styl, ja mam taki styl. Może nie jest zbyt dobry, ale nie będę nikogo papugował. O. I koniec. No i dobra, jesteśmy w Weronie. Z Werony możemy sobie pojechać. No da, teraz są, no tak. Do Polski, marchewki. Szczerze mówiąc, długo nie jechać mi nigdzie dalszą drogę, więc pojedziemy przez to Polski, zajdziemy. No. Jeden to znaczy, że bezpieczny, bo inaczej by się zatrzymały buty. Patrzcie, zielona fala. Znaczy zielona fala. Wtedy nie było sygnalizatora, nie było w tym miejscu, ale... Teraz ja pewnie nie dojedziemy, co? Gdyby nie tam autobus, byśmy przejechali płynnie, przejechali. I tak nie jest źle. Myślałem właśnie, jak tutaj wrzucić na przykład jakąś muzykę. Widzę, że ten Car Mechanic nie mają piosenki, nie są licencji żadnej, więc jak myślę właśnie tylko jak wziąć stamtąd soundtracka wziąć. Na przykład tutaj wpuszczać proces nagrywek. Było dobrze, bo wiadomo, jest tu radio internetowe, mogę sobie uruchomić, a co to z tego daje, jeżeli lecą utwory i za YouTube będzie brakował mi filmy. Więc nie ma sensu. Jeszcze coś ciekawego odkryłem w Car Mechaniku, ale to się dowiecie oczywiście już na odcinku. Bo człowiek tyle już grał, a nie sprawdził jednej rzeczy, nie widziałby nami. No, a to mówię, będzie odcinek, zobaczycie. Jeszcze nie mam ładunku nawet, a już mam przejechane ile kilometrów. Tak dobrze, chociaż idziemy w dobrą stronę, a nie, że się cofamy. Nie. Oj. Idziemy po marchewki. Do Zgorzelca. Czy dla Zgorzelca, o. No, już tu byliśmy kiedyś.
Dobry. Jest tu marchew. Co jest? No, wymienicie czepę. A wyjmij ze promodo. Doczepianie. Jest, mamy 16 godzin 37 minut, 1023 km do celu. Jeżeli dobrze widzę, dwa spania po drodze. Nie, jedno spanie po drodze. Jedno? Powinno być jedno. No tak, bo 10 godzin do spania. Stacja benzynowa. A, zatankujemy jednak tutaj, bo się później okaże. Okaże się, że stacji nie będzie. Mamy na 400 km niby litr. Mamy paliwa jeszcze, ale... Oj. A, dlatego tu są 4 dychy tylko. Kurde, zakręty za ciasne zakręty są. No nie, tam ominąłem budynek. A znak niestety dostał strzała. Kurde. Tu żeśmy chyba w zimę jechali jeszcze. To mi się nie podoba, że zawsze muszę objeżdżać naokoło. Euro 29 za litr. No i dobra, możemy jechać. O, muczki na pace. Dobrze, dobrze, że nikt nie jechał. Bo się udało płynnie to zrobić. Ładne tu ronda mają narobione. Kurde, szybko, żebym wjechał. Niedobrze. I tu mamy. Tu nie ma nic automatycznych bramy, tylko w jednym. Co za państwo było, że automatyczne bramki działały? Chodzi w Skandynawii, jak byliśmy.
Tam było właśnie coś takiego. Jak ciasno te mają płoty poustawiane płoty, no. No dobra. Maksymalnie 90 i będziemy jechać. Zobaczymy jak długo będziemy taką ładną drogą jechać. Myślałem, że już się kończy, że nie dużo się rozpędzić, a już. A ten pomad. I leć. Ciężko jeździć na tej kamerze. Jakiś najebany je. Trzeba delikatnie uciąć kierownicę. W moim przypadku analogiem. To się jeszcze da utrzymać. Ale tak na dłuższą metę to nie. O kurwa, z tej to w ogóle. No z tej to jeszcze by się dało jakoś. Który jesteś już, czy jesteś ślepy na przykład na lewo lusterkę, jeżeli się nie włączy dodatkowego. Ale tak. To by szło jechać. No, stoi to w ogóle. To jeszcze tak, z tej, jak tak mówię, włączyć sobie to lusterko jeszcze lewe i trzeba by jechać całkowicie. Tylko, że realizm się w ogóle traci, realizm się traci. Widzicie te kolce na felgach? Z jakiegoś tego, jakieś wścigi, jakiś miecz czy coś. Zbliżam się do przeciwnika i zrywam kukar sobie, czy bok opony. O kurwa, sen. Sądzę, to już w ogóle by nie szło jechać. To jest w ogóle cicho jest w ogóle na tej kamerze. No tak, bo to się wewnętrznie się siedzi, nie na zewnątrz. Chyba CV-ka sobie pojechała. No nie, i teraz ci hamują. No dobra. Bym się spóźnił. Znaczy beta już są testy bety nowej aktualizacji, ale ja tam nie wchodzę na to. Mogłem, ale to zaczęła moda wyłączyć znowu i. O, jak człowiek sobie gra sam, jak ja nagrywam. Jak ja nagrywam. Wtedy tam jest znowu wtedy jakoś. Wyłączam modę ten znowu, pokazuje mi znowu w innym mieście mi pokazuje, nie ma mapy znowu całej, się pieprzy to wszystko, więc. No, teoretycznie mógłbym włączyć sobie na mody, znaczy włączyć sobie betę, ale grać na tym moim innym koń, znaczy na innym save'ie, takim bezmyślnym, tylko co stworzyłem sobie. Ale.
Ale to trzeba przeinstalować tę wersję gry, żeby z powrotem wrócić do normalnej. Co? Poczekamy sobie do, jak już będzie oficjalny patch. Właśnie mi to ciekawe, czy ta policja dojdzie. O, co jest? Naczepa do przewozu samochodów? Jakby nam wygląda. Telepas. Jedź. Przecież trzeba się go zatrzymać, żeby ten... No nie, i ten mnie wyprzedził. Sam jestem sobie winien, bo mogłem je zjechać na inną bramkę i było dobrze. A zostałem za nimi. A ten co? Jak na halnie, chciał na lewą stronę wjechać. Znaczy na lewy pas, nie na lewą stronę. Włochy, Austrii. Znając szczęście, jak ten patch wyjdzie już, to znowu promot nie będzie miał mapy aktualnej. I znowu będzie lekka przerwa w nagrywaniu. Będzie trzeba czekać, żeby promot poprawił swoją mapę. Czy dostosował do nowego patcha. Bo jakie ten te zamki, czy jakiś kościół tam jest. O, dobra, dać ograniczenie do 80 pod górkę. Nie ma nic mądrzejszego. Nie, wyprzedzimy go. Nazwy kart. To jest PayPass chyba, albo BuyPay. Mastercard też był, też w ogóle nie wiem, co to było. Przestraszył się mnie. No i dobrze. Respekt trzeba mieć na drodze. Szacun. Dobra, tylko to 60 dłuższe jest przegięcie. Teraz to ja rozumiem. Co ja zrobiłem? Następny pan wyłączyłem silnik, no to było genialne.
prosto jeszcze widzę, że coś jechałem, ale taki jakiś ostatni fragment drogi, tego wiaduktu nowego widać, że to jest chyba coś nowego. Bo dziwne by było, tam droga jest odkryta, a ten kawałek nie. Innsbruck. Chyba się zapatrzyłem właśnie, czy gdzieś nie ma skoczni widocznej. Ale nigdzie nie widzę. Pachołek! Słupek bardziej nie pachołek. Kurwa, kolejny. Też nie mieli co poustawiać. Jakby nie wystarczył spaść zieleni tylko. No Innsbruck widać, że jest po remoncie. Kurde, że za bardzo kamerę skręcił z kierownicą. O, że on zrobił kalecznie. Będę ukrywał. Nie był to idealny manewr. Jest czerwony. Chyba nie przyjedzie. Chociaż. Udało się. No to się tylko cieszyć. I tak to brakuje wysiadanie z ciężarówki. Chociaż już nie mówię wszędzie wysiadać, już na parkingu możesz sobie wysiąść. Chodź sobie po parkingu na przykład. Albo na stacji benzynowej musisz wyjść, włącz dystrybutora do łapy i naleźć tego paliwa bezpośrednio. No bo tak stanę spać. No. Jeśli wpisz na parkingu, to palicho. Gorzej, jak idziesz do hotelu, czy stajesz na parkingu hotelowym, to też powinno być właśnie, że idziesz do tego hotelu, idzie wyspać normalnie. A tu nie, to wiadomo, to nie jest GTA, bo Farming Simulator. Ale mogliby na czymś pomyśleć. Mnie tak naprawdę boli, że te kolizje są takie... Rwalnie, jeszcze tam uszkodzenie się zrobić ciężarówkę, ale niewidoczne. Deutschland. Czy jakoś tak. Co za głupi cień przede mną? Aha, to... Cień domu był, ja patrzę. Mój cień to się ciągnie przede mną, to by było dziwne trochę.
Zabandowa droga w ogóle. Zaraz to wyjdzie na skrzyżowaniu, wyjdzie się podświetli na żółte coś. Ja, to jest nowe. Nowa górska droga. Nie chcę, nie ma siły wejść na obrot. O, dobra jest. But nie ukrywam, to jest skrzynia tak. Nie raz się muli. Największym przykładem to była ta Islandia była. Przełączałem na ręczną zmianę biegów. Poszło podjechać. Bo redukcję robiłem do niższego biegu i był dobrze. A automat się ślizgał cały czas i podnosił bieg do obrotów kół podnosił. No. A zaczęło zmienić bieg na trójkę i wtedy szło jechać, a on kręcił. Od jedynki do dwunastki. Czyli przekładał. Kurde, 130 idziemy. A to było z górki. Wiem, że ograniczenie mam włączone, a... Czy weźmiemy autobus, zdążymy pędem. No, autokar, no. O Jezu. Zostało nam 10 godzin, 33 minuty, 653 km do celu. Przewidywalny czas przyjazdu, sobota 5:21. Mówię od razu, że to nie wyjdzie w sobotę przyjechać, bo będę musiał spać jeszcze. Co to jest Monachium? Mannheim. Wyrmę transport. To były dwa pasy, żeby się zląk, że wjedzie im pod koła. No, ale to jest nowe. No, nowa niedźmigana droga jeszcze. Tak zwane dziewicze tereny. Ten to zrobił pięknie mi. Ale w sensie prędkość nie miałem zawrotnej. Też kurde. Niby się wyspałem, a... Pas zamknięty? Czy o co tu chodzi? Autor chciał urozmaicić, ale coś mu nie wyszło. Tam był X,
To dość zielone jest. Berlin, Nürnberga i co? I Regensburg. Bo ja. Ciężko było, białka słońca nie doświeciło jeszcze w oczy, oczywiście. Udało nawet płynnie to zrobić. To jest ciągle nowa droga. To tylko cieszy. Chyba czwórka w ogóle, autostrada. Czy autobana? Dziewięć godzin, 5 minut, 562 km do celu. Nie wiem, co to było. Co tu chodzi? Mi każe jechać proste. No nie, domofon dzwoni. Chwileczkę. Jestem z powrotem. Jak mówić? Słońce centralnie w oczy. Ale nie wiem, po co mi tu niby znaki pokazywały, że tędy jechać małe ciężarówki, a... Ten skąd się wziął? Tak, gdzieś ćwierka jest wreszcie. Osiem godzin, 13 minut. 507 km do celu. A czeka na spanie za chwilę. Dwie godziny. Zjechać? A, dobra, to idziemy. Się wyśpimy, będziemy się z głowy, gdzie mieli to. I tak bym sobie wyszedł, poszedł na stację.
tak wiadomo, widzicie co, jak to jest, no ale... No i dobra, ten zaraz zjechać sobie na środkowy pas. O nie, będzie jechał, lepiej bym wjechał, bo nie chce mnie wpuścić. Nie wiem, po co mi tu każą tędy, jeśli ja sobie jadę prosto. Co, też nie wiecie? O, ja tym razem dojechał, żeby odkryć sobie tamtą część drogi, to pojadę sobie, ale tak to jest bez sensu. No i dobra, przyjazd sobota 13:41. Teraz jadę tędy, dobra. Kurde, to są nowe drogi, to... Ile mapę wyłączymy? No... Nuremberg jest, nowe miasto było. Że nie, po prostu przynieśli. To jest Wurt. Heilbronn. No przed Dresden i tylko Żelez. No to jeszcze trochę mamy drogi, ale to jest widać, że to jest cały czas nowa. O, tu się tu chyba zabić się łączyło ze starą jakąś. Bo tak, to jest jeszcze ciągle nowe. To a tempomat i jedziemy. Kierowca Simon osiąga nowy poziom. To drzewa najlepsze są na drodze, to jest najpiękniejsze. Dobra, beczka przede mną. Znaczy, gdzieś się zaś połączy z starą drogą, będzie połączenie, bo z tego widać, że była już odkryta. Tylko w którym miejscu się to łączy? Że chyba nie tutaj. Nie tutaj. To ciekawe gdzie. Lepiej widać właśnie na skrzyżowaniach albo na rozjazdach. Już widać, że jest stara droga. Ugh.
5 godzin 44 minuty 356 km do celu. Za daleko był, jeszcze uznałem, że mogą się wcisnąć. Ten czas zaczął coś powoli płynąć teraz. Ale marny statek tutaj stoi. Najrzędzę tę linię. Zobaczmy ciekawości uszkodzenia. 1% jednak jestem walnięty, cholera. Ale już zawiedziem wierzę już na prosto do Polski. No dalej prosto już nigdy nie jechałem, z tego co widzę. Byłem tak pięknie rozpędzony. I musieli mi tacy się pojawić. No i dobra, ten pomysł znowu włączony i jedziemy. Ja myślę, co tu już co tu mam nagrać? Shopy Keep. No i robię przerwę, sobie myślę, może coś jeszcze nowego dodadzą. Teraz jest, no, Car Mechanic. Odkryłem coś, co pewnie ktoś wiedział, tylko nie pochwalił się, że wie. No. Co za burak, nie mógł zjechać. Mógł mnie wpuścić. No i co teraz? Więc ekstra pas. Proponuję, żeby jakiś pachołek są w środku. Żeby było. Byłoby tragedia. Bardzo, bardzo naganne zachowanie to było. No nie, i zaś mamy powtórkę z rozrywki. Znowu krowy jadą. To widzicie między? Ja.
łaciate jadą. Brązowe. Brązowo-białe krowy. Ponoć są polskie. Tak słyszałem. Że te czarno-białe to nie są polskie, tylko jakieś zagraniczna odmiana. Oryginalnie niby Polska to jest właśnie brązowe białe łaty. Może tak jest. No nie, znowu jadą kolejny, czy mnie wyprzedził? Nie. A, do Polski wjeżdżę. Jadą nam oddać nasze krowy. No i co teraz? Jedź. A ten z tyłu, co za mną jedzie, to teraz powiem, patrz, pomyślę. No, on też mi się w kantorze teraz ośrodkowy pas. A tak muszę na ten lewy wjechać już dosłownie. No, są brązowe, białe łaty. Nie lubię takiej sytuacji. No patrz, ci z tyłu są szczęśliwi znowu. Wyścigi słoni. Będzie tu zjeżdżał pewnie, dlatego tu zjechał. Ja. Mamy 2 godziny 12 minut, 136 km do celu. Berlin, nie? Jakieś, wiecie skąd można pobrać piosenki właśnie bez takich tych, bez praw autorskich, które można na YouTubie puszczać bez problemu. Dajcie mi znać. Chętnie wykorzystam. Well.
Merhaba, piątką jest najgorszy. Teraz tylko do tyłu patrzenia. Ktoś może zobaczyć zaraz jeszcze raz. Tylko będzie prosty teren. Kurwa. O, co ja bym zrobił? Zobaczmy. Tak by było lusterko właśnie. No nie mówcie. 3% marchewki się pobijały. Nie. Ale fail. Teraz będą poubijane. Będę mogli sok wycisnąć z nich. No jo, ale jak się spodziewał, jeżeli tak, takie rzeczy się jedzie i się sprawdza kamery na różne strony, to tak się dzieje. No nie, to już widział się z górzelec. Był chwila grozy była. Republika Pisowska. Welcome to Poland. No nie, musi się zaczepić. Radio złote. Do McDonalda idziemy, o, z marchewka. Jeszcze myślałem, że będzie tu skręcał. Trochę głupie. Zatem przyjechał i jedzie z powrotem. Gdzie tutaj? Tutaj. O kurde, gdzie tam zabrać? O, oszaliliście. Jak mam tu wjechać? Znaki już wszystkie leżą z tyłu, ale... Nie ma innego wjazdu? A cicho tak.
O nie, 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 nie naczepa się, nie wyprostowała. No nic, kurwa. Strony oszczędzimy. No nie, to jest moje hardcore. No nie, naczepa się ciągnie, nie jedzie za mną. No nic, jedziemy na żywca. A może to są te atrapy tylko. No widzę, to są na szczęście atrapy, ale... się głupie nie da patrzeć w na dół. Szczerze, dopóki myślałem, że to są prawdziwe modele. Trzech głupie zabili, jak już ten też mógł zabić, żeby te auta napadły z sobą. Kolizyjne. Kiedy człowiek jakiś tu uważał, tak? Może nie sądzę, że będzie miał 50 uszkodzeń w ogóle. Volkswagenie.
puszczą mnie skręcać. Zaparkowane, zaparkowane. No i co? Mówię, że dobrze. Chwila prawdy. Zadowalające. Kurde, ale parking, jeżeli mówię, takie coś zrobili, już mogłyby te auta już naprawdę być kolizyjne, a nie przenikające, żeby głupio wyglądało. No dobra, mam nadzieję, że wam się podoba ten godzinny film. Tutaj godzinę ponad. No. Pozdrawiam, Redox. Cześć.